Gdzieś tam we mnie wzrasta takie coś, że ludzie często, kiedy mówią sobie porady, takie chrześcijanie do chrześcijan, mówią: módl się, słuchaj Pana, pość. Módl się, słuchaj Pana, pość. Módl się, uwielbiaj, słuchaj Pana, rób te rzeczy. Jednak ja zauważyłem, że to po prostu w większości przypadków nie działa. Kiedy ty po prostu się modlisz, kiedy ty po prostu wyciągasz ręce, dobrze, okej. A jaka jest różnica między na przykład taką babcią, która różańce robi i ona jest w tym mega szczera i w ogóle ona naprawdę myśli, że to jest Bóg i później robi wszystkie te obrzędy i co? Czy w jej życiu działa Bóg? Nie. Dlaczego? Bo Bóg to kto? Bóg to nauka. I wiecie, i dlatego właśnie, wiesz, możemy robić różne rzeczy w stylu uwielbiać Boga, głosić słowo, ale dalej mieć przesrane w życiu. Bo będziemy sobie, tak jak powiedziałem tydzień temu, wybiórczo traktować Boga, ale tutaj bardziej chodzi, żeby zrozumieć, że Bóg to nauka. To jest bardzo ważne. Bo ludzie, jakby dzisiaj, szczególnie charyzmatycy, bardziej są tacy: Duchu Święty, skąd wiesz? I teraz ja muszę szukać tak na spontanie tego Ducha Świętego, jakby on nie był w ogóle nauką, bo nauka się kojarzy ludziom z byciem religijnym. Rozumiecie? Że a teraz nie, bo ja, to jest religia, to ty mówisz mi jakieś prawdy religijne. Nie! To są mechanizmy, w których Bóg się porusza, a poza nimi Bóg się nie porusza, koniec, kropka. Przykładowo Bóg się nie kontaktuje z bałwochwalcami, a ktoś do mnie przychodzi, jest zalęknionym bałwochwalcą i mówi mi, że ma 5 wizji od Boga. Ja mówię, no ciekawe, którego, jak Bóg się z tobą nie kontaktuje. On nie działa na tych parametrach. Ty gdzieś sobie kolegę znalazł, że teraz będziesz sobie z nim lunch pił i on przyjdzie kiedykolwiek chcesz? Ja nie takiego Boga poznałem. To jest Bóg absolutu, do którego się trzeba poddać. A nie, że on się do ciebie nagina. A charyzmatycy często myślą, że Bóg się do nich nagina. Nie, to ty masz się nagiąć do Boga. A znowu katolicy z tej strony już mają trochę lepiej, bo mają tą jakby... tą mechanikę, ale to jest fałszywa mechanika, więc generalnie nie jest nic lepiej, ale generalnie chodzi o tą mechanikę. O naukę chodzi. Więc Mateusza 15. Obłudnicy. Dobrze prorokował o was Izajasz. Lud ten przybliża się do mnie swoimi ustami, czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykładami ludzkimi. Możesz czcić Boga całe życie ustami swoimi, podnosić ręce do góry, chwalić Pana, a będziesz daleko. Kiedy? Kiedy twoje serce nie przyjmuje nauki. Nauka jest mega ważna. Bóg to nauka, nauka to Bóg. Obłudnik to kto? Obłudnik to człowiek fałszywy, dwulicowy. Ktoś, kto ukrywa swoje prawdziwe myśli, aby przedstawić siebie samego w lepszym świetle. Innym zachowaniem inaczej się zachowuje, co innego myśli, a co innego mówi. To są obłudnicy. I widzicie, tam jest napisane, że serce ich nie było blisko mnie. Wiecie, no możemy powiedzieć, że ta babcia jest szczera. Ja kiedyś powiedziałbym, że w sercu, a ja dzisiaj nie powiem, że w sercu. Ta babcia jest szczera w swojej głowie, ale nie szczera w sercu. Wiecie dlaczego? Bo ta babcia ma dostęp do Biblii i może ją przeczytać i się zwrócić ku nauce. Ona tego nie robi. Zauważyliście? Ja nie chcę już bronić tych babci, bo ja tak broniłem humanitarnie, no, że ta szczera babcia, katoliczka czy Jehowa, czy jakakolwiek, ona szczerze się modli na różańcach, na różnych rzeczach, a w jej życiu to nie działa i jakoś to klepałem, bo miała szczere serce. Niekoniecznie. Tu jest napisane, że nie masz szczerego serca. Wiesz dlaczego? Bo je leży ta Biblia w domu. Możesz ją przeczytać. Możesz to usłyszeć. Ale wiesz czego ci ludzie, co mają w sobie? Boją się prawdy. Bo boją się zreflektować, boją się tej, jak to się mówi? Boją się takiej konfrontacji. Boją się tego. Boją się, że pieprznie im całe życie, które im ktoś ułożył. Boją się, że nagle sakramenty stracą ważność. Boją się tego tak mocno, że lepiej nie tykać. Lepiej w ogóle ja tego nie chcę. Ja nie chcę widzieć w ogóle, czy to jest prawda, bo jeżeli to jest prawda, to cały kraj jest w ogóle inny, a ja jestem inny, to ja nie chcę, bo sąsiedzi co pomyślą. Boją się i z tego strachu wolą być w tych mechanizmach. Ale to jest serce nieszczere jednak, mówi Pan. Niech, mam już dość usprawiedliwiania tych babci. Jest dostęp do Biblii? Każdy ma. Może przeczytać. Wiadomo, że też jak czytasz, różne rzeczy. Jana 14:23. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli kto mnie kocha, będzie zachowywał moją naukę.
a nie jeśli kto mnie kocha, będzie halleluja głośno krzyczał, albo na różańcu 15 razy dziennie, albo będzie miał wszystkie sakramenty, albo będzie coś tam robił dla mnie i się spowiadał. Tu tak nie jest napisane. Tu jest napisane, będzie zachowywał moją nieludzką naukę. Bóg to nauka, to jest tak proste. Ludzie by chcieli, Tomek, ja chciałbym tak doświadczyć Boga jak ty. Ty byłeś w dwa razy w niebie, ty widziałeś Jezusa, on przychodził do ciebie w wizjach. Ja mówię, ale czy ty myślisz, że moje życie dzisiaj na tym stoi, co się stało 15 lat temu? Czy tam 10 lat temu? No tak, no tak. A ja mówię, nie. Moje życie stoi na wierze w nauce, a nie na doświadczeniu. Dotknij mnie Boże, dotknij mnie Boże. A później przychodzi fałszywy anioł i ludzi też dotyka. Cudem ich dotyka, uzdrowieniem z piekła ich dotyka. Wiem, że diabeł nie uzdrawia, ale diabeł może mieć uzdrowienie, rozumiecie? Jak cię diabeł uzdrowi, czyli obraz, to oddaj chwałę Bogu i będzie okej. Okay. Ludzie tak mocno szukają tego dotyku, że oni chcą pominąć naukę. Oni będą mieli wizję bez nauki. Oni będą mieli dotyk jakiś bez nauki. Oni będą mieli cuda eucharystyczne bez nauki i powiedzą, że to Bóg, bo jest cud. A ja mówię, to nie Bóg, bo nie ma nauki. Ale jest cud. A ja mam wizję. A ja mam przeczucie. A ja zgodne z nauką? Nie, nie oskarżaj mnie. Nie bądź taki religijny. Ja mówię, nie bądź taki nader spontaniczny, bo chaotyczny. Spontaniczny, chaotyczny. Ja lubię spontan, ale w określeniu. Mamy 2 godziny i mamy spontan w 2 godzinach. A nie określam nic, bo ja tak kiedyś miałem. Nie określałem w moim życiu nic. Co będę głosił, nie określałem. Nic nie określałem, bo myślałem sobie, że wszystko jest religią i dlatego nie mogłem mieć nawet sporządzonego nauczania, bo to by była religijność. A ja nie chciałem być religijny. I robiłem wszystko na spontanie. A później zauważyłem, że to jest bardzo chaotyczne. A teraz mam jakiś szyld, szkielet, a z niego sobie wychodzę, patrzę, czy się pogubiłem, czy nie, ale dalej mówię na spontanie. Łączę 2 rzeczy. Łączę naukę, szyld, z prowadzeniem ducha. Nie rozdzielam tego. Przestań rozdzielać. Tylko uwielbienie bez nauki. Tylko nauka bez uwielbienia. Tylko Duchu Święty, gdzie mnie prowadzisz dzisiaj? Bez prawideł Bożych, jakie są na przykład na związek, na to, na tamto. I później ludzie się gubią. No ten mąż był od Pana. Ja mówię, dobrze, na czym weryfikujesz? No bo Pan mi powiedział. Ja mówię, dobra, ale czym weryfikujesz? No Pan mi powiedział. Nauką weryfikuj. Nauką weryfikuj. Jest w jednej wspólnocie? Nie. Ile już czasu? No rok. No nie wiem, czy od Pana. Jak od Pana, to próbuj, jeżeli kochasz, bo nie mogę Cię zatrzymać. Ale weryfikacja jest prosta. Wspólnota, jedno jarzmo, jedna wizja, jeden kierunek i tak dalej. A nie poganie. Pan nie łączy takich rzeczy. I tak sobie wszystko potrzebujesz do wszystkich rzeczy dać tą naukę. Słyszę ludzi, którzy są narodzeni na nowo wiele lat i mówią o sobie, bo ja taka jestem. Ja taka jestem uszczypliwa. Ja tak plotkuję. A ja mówię, jesteś narodzona na nowo tyle lat, a mówisz o sobie jak diabeł. Ty jesteś dzieckiem Bożym. Nie mów o sobie inaczej niż Biblia. Widzisz, co to znaczy nauka? Musisz zacząć myśleć jak Bóg. Będziesz wtedy czuł jak Bóg. Musisz zacząć chodzić jak Bóg. Decydować jak Bóg. Wszystko jak Bóg. A co to Bóg? Kto to Bóg? Jezus. Więc musisz tak... Musisz zacząć wziąć naukę Jezusa do swoich odczuć. Jak ty czujesz? Ja się czuję ze sobą tak źle, ale jakim prawem? No bo ja tak o sobie myślę, że się nie nadaje. Ale jakim prawem? Nie możesz tak myśleć. Myśl jak Bóg myśli. Jak myśli Bóg, wszystko ci się uda. Więc musisz znać naukę. Musisz wtedy wplecić tą naukę. Musisz ogłaszać naukę i żyć jak nauka. I się poruszać jak nauka. I będą efekty nauki. Czyli ponadnaturalne stanie się twoim udziałem od razu. Okej? Nie uciekaj od tego. Nie bój się tego. Tak jak powiedziałem już wcześniej, jaka jest twoja prawdziwa natura? Tylko on wie, tylko nauka wie. To, co ciebie zlepiło, to zlepek różnych rzeczy. Tak jak mówiłem wcześniej. To nie to jesteś ty. Żeby siebie odnaleźć, musisz się odnaleźć w nauce. Nie bój się nauki. Nie bój się. I wtedy to życie z Bogiem jest takie, że będziesz miał doświadczenia i amnioł cię smyrnie, i będzie złoty pył na rękach, i będzie może olej z Biblii kiedyś nam tutaj spływał. Ja wierzę w takie rzeczy. Diamenty się komuś mogą pojawić we włosach. Rozumiem to. Ale nauka.
Nauka jest podstawą uwolnienia, uzdrowienia. To ma zachęcić pogan do tego, że jako cieleśni widzą, no to przyjdą. A co tu się dzieje? Co to za zamieszanie? Uzdrowienie tego, uzdrowienie wierzę. Ho, ho. O, jednak mnie coś dotknęło. O, jednak słowo. Też dobre powiedziałeś. O, co to jest? To ma zachęcić pogan. Brońcie Bóg, jak chrześcijanin tylko takich rzeczy słucha, a nauki nie chce. Później ma problemy życiowe. Bo się potępia non stop w głowie, myśli o sobie gorzej niż Bóg o nim myśli. I tego wszystkiego, żeby wiedzieć, jaka jest nauka, musisz poświęcić trochę czasu. Żeby zbadać fundamenty wiary apostolskiej. Co się wykonało na krzyżu? Proszę Ciebie, nie rozróżniaj tego. Zespój to w jedno. Wtedy demony, Ty będziesz wciągał nosem. Jak demon może przyjść i coś Ci powiedzieć, jeżeli on nie ma się gdzie wkręcić? Pamiętaj, że demon przyszedł do ogrodu Eden i powiedział, czy rzeczywiście? Zadał człowiekowi pytanie. I Ewa powiedziała, może rzeczywiście. I już ją miał. Demon na tyle działa w Twoim życiu, na ile mu dasz. Więc jak masz zdrową naukę, demon nie działa. Przestaje działać. I dlatego później Twoje życie zmienia się na wzór tej nauki. I patrzcie, jest napisane, kto mnie kocha, będzie przestrzegał mojej nauki. To jest ciekawe, nie? Nie jest napisane, kto mnie kocha, będzie czuł do mnie tak wielkie emocje. Ja tak czuję, że Cię kocham. Moja żona mnie z tego też wypunktowała kiedyś. Powiedziała mi, kochasz mnie? To zrób to. To zrób. Nauka. A nie, kochasz mnie? Bo ja takie, mam emocje, ja rozumiem, ja mam emocje. Ale to jest dopiero drugi plan. Nie pierwszy, a ludzie ze świata robią to jako pierwszy plan. Ty jesteś człowiek nauki, a nie człowiek ze świata. O, ja się tak zakochałem. Ja się tak zakochałem, bo mam motylki w brzuszku. On mnie tylko tak raz na tydzień leje. A miałem takie motylki w brzuszku 20 lat temu. A dzisiaj tak mnie tylko raz na tydzień leje. Będzie okej, damy radę jakoś. Dożyjemy. A nauka, nie, ja go tak kocham jeszcze. Tak, kochasz. Masz dwa kredyty i boisz się po prostu, że nie dasz rady uciągnąć ich finansowo, jakby się z nim rozstało. Taka jest prawda, brutalna. Jak się ludzie związują w związki, później nie umieją sobie poradzić, to najczęściej ich kredyty trzymają. I dzieci. Emocje mogą być zwodnicze. Ja kocham emocje jako dodatek do nauki. Jeżeli mnie kochasz, będziesz naukę. I widzisz, ja do Ciebie mam dzisiaj jedno tylko pytanie. Czy naprawdę kochasz Jezusa? I nie mów mi, co czujesz. Na tyle kochasz Jezusa, na ile świadomie przestrzegasz Jego nauki. A nie pieprzysz mi, że kocham Jezusa, unoszę ręce, czczę Go wargami i nie przestrzegam Jego nauki. Ja mówię, nie kochasz Jezusa. Ty masz fałszywe pojęcie miłości, światowe. To świat tak kocha. Ja Ciebie tak kocham. Ale myślę tylko o swojej dupie. Za przeproszeniem, tak? Ludzie się szantażują, żeby coś osiągnąć w związkach, tak? Jeden drugiego ciągnie. Nie umyłaś naczyń? To nie ma dzisiaj seksu. Albo na odwrót, nie? Cokolwiek. Karą się napędzają. Kłótnią. Miłość nie szuka swego. Miłość to nauka. Więc jeżeli chcesz komuś pokazać miłość, to pokażesz mu czynem, a nie... I to was uzdrowi, szczególnie tych, którzy chcą mieć jakieś związki. Nie daj się oszukać słowem. W relacji nie daj się oszukiwać słowem. Tak, Tomek, ja będę z wami we wspólnocie, przyjdę na każde spotkanie. 3 tygodnie później nie ma już tej osoby. Nie mów mi! Pokaż mi. Artur tak do mnie powiedział. Tomek, byłeś w niebie te 2 razy? Nie wiem, byłem. Jedyny człowiek, który mnie nie znegował i powiedział, dobrze, to mi to pokaż życiem. Nie mów, pokaż. Nauka. Nie mów, pokaż. Naprawdę was to uzdrowi wielu. Kontrahenci, niekontrahenci, biznesowe jakieś rzeczy, nieważne, to do wszystkiego możecie. Nie daj się oczarować słowami. Nie daj się oczarować, jak ktoś wzbudza twoje emocje. Nie daj się tym oczarować. Nauka to miłość. Miej weryfikator w życiu, jako człowiek Boży. Znaj fundamenty, znaj naukę. Nie oszukuj też sam siebie. Mówisz do Jezusa, kocham Cię. A później przychodzi jakaś świadomość, a Ty mówisz, nie, jeszcze nie teraz.
Tak jak wam powiedziałem wcześniej, nie? Tydzień temu, że kiedy przychodzi do mnie świadomość, to znaczy, że jesteś gotowy dzisiaj. Bo jest napisane w Biblii: dziś, kiedy słyszysz moje słowo, nie zatwardzaj swojego serca. Czyli jeśli ja mówię słowo, jeśli dociera do ciebie słowo, jeżeli ty nie reagujesz dziś, to jesteś buntownikiem z wyboru, czyli nie kochasz w sposób prawidłowy. Ja nie mówię, że pójdziesz do piekła, broń cię Bóg. Ja mówię tylko o twoim porozumieniu miłości. Ty pójdziesz do nieba, jak się narodziłeś na nowo, ale nie mów mi, że kochasz prawidłowo, bo nie kochasz jeszcze prawidłowo. Potrzebujesz uzmysłowić sobie, że jeszcze nie kochasz prawidłowo i potrzebujesz powiedzieć do Boga: tato, ja chcę kochać prawidłowo, chcę na serio podejść do twojej nauki, bo to mi pomoże. Bo to nie robisz tego dla Boga, robisz to tak naprawdę dla siebie. A właśnie ludzie, którzy mają tą miłość taką emocjonalną, to później z Bogiem ją chcą zrobić. Panie, dotknij mnie w uwielbieniu, tak się czułam na uwielbieniu, tak chcę ciągle mieć to uwielbienie, tak Bóg mnie kocha, ja kocham Boga, ja kocham Boga. Ja mówię, a później plotkują. Na kościół, do kościoła kasy nie przynoszą, bo ciągle żałują, ciągle się boją, że nie mają. Ciągle coś. Tak kochasz. Tak czuję, że kocham, bo tak mnie dotknął, takie miałam, takie. Nie stój. Nauka. Wiara. Wiesz, dlaczego cię tak dotknął? Bo miałaś depresję. I Bóg depresję leczy śmiechem. Wiesz, dlaczego Bóg mnie tak dotknął mocno, że byłem w niebie? Bo byłem tak zaburzonym człowiekiem, że gdybym się tam nie znalazł, bym pewnie umarł. Byłem tak zdewastowany. To nie jest nic specjalnego, dzisiaj widzę. Dzisiaj widzę, że im bardziej zniszczony, tym bardziej dotykany później. Dlaczego? Bo bez tego byś nie żył. Rozumiesz? To jest tak, jak ja byłem wygłodniały jak pies. 5 lat nie miałem kobiety, to później jakakolwiek kobieta mnie dotkła, ja czułem się, jakbym miał za chwilę nie powiem czego dostać. Poza kimś takim tym, bo tego nie miałem. Później każde cześć dla mnie to było takie, wiesz, bo nie dotykałem ludzi, rozumiesz? Byłem wygłodniały jak pies. I kiedy człowiek jest wygłodniały, to później demony przychodzą i go dotykają. Eucharystia, haps, cud, haps, dotknie cię jakaś wizja, haps, haps. I nie chcesz już nauki, bo masz dotyk. Dotyk jest dobry jako dodatek, kiedy już jest nauka. I kiedy rozumiesz, że miłość to twoje decyzje życia. Ktoś mówi mi, ja za mało kocham Boga. Nie, właśnie dobrze. Decydujesz. Jesteś tutaj. Przychodzisz, decydujesz. To jest to. Nie szukaj za daleko. Ludzie szukają Boga w jakichś enigmatycznych wizjach ciągłych. Czy ty myślisz, że ja non-stop chodzę w wizjach? Ja bym zwariował chyba. Jakbym ciągle demony widział, ciągle bym wszystko widział i ciągle bym śnił i ciągle bym przeżywał. Chłopie, ja bym lewitował, kurde. A do tego chcą ludzie dojść. Jakieś oświecenia sztuczne. Nie, to jest proste życie nauką. I przychodzi proroctwo, rozumiem to. Tylko dla mnie to się stało tak naturalne, że to jest częścią mnie i to dla ciebie ma być naturalne. Bo proroctwa będą, ale w niebie już ich nie będziesz miał. Zobacz, co będzie w niebie na wieczność. Będziesz miał relacje z ludźmi. Boga nikt nigdy nie widział. Ja nie wiem, czy go zobaczysz. Bo jest napisane, że Bóg będzie światłem, bo światła nie będzie potrzeba, więc nie wiem, co to będzie. Czy Bóg będzie już tak nas przenikał, że ty po prostu będziesz wiedział, a go nie zobaczysz nigdy. Jezus to jest osoba, w której Bóg jako w człowieku się znajduje, ale to nie jest cały Bóg. Ludzie myślą, że Bóg, Duch Święty i Jezus to jest takie jedno, że teraz Jezus jest tym 100% Bogiem. Nie! To jest jakiś obraz jeden. Jedyny pośrednik. Ale to jest niecały absolut. I On nas będzie przenikał w tym niebie. Ja nie wiem, co to będzie. Ale wiem, kto tam będzie. My. To zostanie. Nie uzdrowienia, cuda, znaki i wizje. Normalne, fajne życie. I dlatego tak szanujcie to, naukę. Pamiętajcie, kochani, że nauka to zmiana tego wszystkiego, to proces. Nie oczekujcie od siebie zbyt szybkich zmian. Bóg was kocha, że tak dodam jako przeciwwagę na końcu, że niezależnie od waszych zaburzeń, to już zdecydowaliście, że chcecie iść w nauce, więc nie ma takiego, który Rzym zbudował od razu, więc na spokojnie buduj sobie cegła po cegle, idź sobie do granic twojej pewności, tą naukę stosuj,
i tak dalej, rozumiecie? Bóg nie potępi cię za od razu brak natychmiastowego posłuszeństwa, bo nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Więc to jest też częścią nauki, że jesteś kochany, jeżeli jesteś nowonarodzony i to jest zaklepane, ale potrzebujesz się rozwijać w nauce, żeby mieć wszystko tak naprawdę na ziemi, ten pełen Boży sukces. Okej. Myślę, że to tyle. Starczy na dziś. Więc weryfikuj swoje życie nie z twoimi odczuciami, ale z nauką. Weryfikuj swoje odczucia, emocje, myśli, decyzje życia z nauką. Nigdy nie z emocjami. I to ci bardzo ułatwi, czy Duch Święty mnie prowadzi. To jest bardzo łatwe. Patrzysz na Biblię, znasz naukę, mówisz, tak, to Bóg. To jest tak, jak ja znam Sandrę coraz mocniej. Ja nie muszę, wiesz, ja wiem jakby, czy Sandra by to zrobiła. No wiem, bo ją znam. Nie, no, Sandra to się tak nie zachowuje, albo Sandra to się tak zachowuje. Tak samo jest z Bogiem. Bo on by tak zrobił, albo by tak nie zrobił. Ale dlaczego? Bo znam naukę. A nie takie masło czy margaryna, w Duchu Świętym, i ciągle szukanie jakichś spektakularnych, o, miałem prąd po prawej ręce, to masło, prąd po lewej, to ten margaryna, a prąd na nodze, to w sumie nie wiem, może ten jogurt tam z tej strony. To bzdury to są. Chaos. Ale człowiek duchowy, ale patrzcie, jak z człowiekiem się spotykacie i on mówi do was, nie wiem, wizję. Margarynę wybrałem. Miałem odczucie duchowe. Byłem w niebie 5 razy. I'm the boss. You? Who are you? You are nothing. You have no visions. Nie masz wizji. Patrzcie, co to robi. Taki człowiek często jest w tak głębokim poniżeniu i on musi mieć, jakby on doświadcza tych wizji, co w ogóle nie jest Bogiem, i dlatego, żeby podnieść swoje poniżenie. I później najczęściej w rozmowach właśnie on tylko opowiada o swoich wizjach. On nie będzie chciał poznać ciebie. On w ogóle nie zapyta się, jak żyjesz. On przyjdzie i, o, ja doświadczyłem Boga, o, jeszcze taką wizję miałem wczoraj. To... I ludzie słabej psychiki będą, wow, ale on jest duchowy. A ja patrzę na to i mówię, weź się nawróć w ogóle. ja codziennie na kolanach ojca, nie? Ta. A masz pracę? No nie, no co ty, po co mi praca? A masz wspólnotę? Nie, no jestem sam, wiesz, tam YouTube wystarczy. A z kimś żyjesz? Nie, no sam Bóg mi wystarczy. W ogóle nie w nauce, wszystko porozpieprzane, całe życie rozpieprzone. No ale wizje, nie? Nie wiem jak wy, ale ja nie chcę takiego życia. Kiedyś na mnie to bardzo robiło wrażenie, jak ktoś mi to opowiadał o tych wizjach nieustannych. A dzisiaj wiem, skąd to wynika. To są wizje duszy, która prowokuje jakby z własnych zranień, żeby się leczyć. Ten człowiek się leczy, on się sam terapeutyzuje. On przychodzi do ciebie opowiadając ci te głupie kawałki, bo on się źle ze sobą czuje. Jak ci to opowie, to się lepiej czuje. I słucha, kto by się tym nakarmił? Tak to wygląda. Wiecie dlaczego? Bo miłość nie szuka swego. Więc jak ktoś do ciebie przychodzi, kto jest Boży człowiek, to pyta się pierwsze, co u ciebie? Nie szukam swego. A nie... Chcesz mu coś powiedzieć? Kochani, ale to jest nauka. Żeby wejść w ten poziom miłości. Nauka. Niektórzy z was będą może i przeżywali jakieś wizje z nie wiem kąd. Ja też je przeżywałem spokojnie. Damy radę i z tego wyjść, jeśli zechcecie się poddać nauce. Czyli kochajcie Jezusa prawdziwym, całym sercem. Zadaj sobie dzisiaj pytanie i zweryfikuj siebie samego. Czy rzeczywiście kocham Jezusa? To nie świadczy o tym, jak często jesteś w kościele, bądź jak często mówisz do Niego, że Go kochasz, bądź Go czcisz wargami. Nie chodzi o to, jak dużo dla Niego tańcujesz. Chodzi o to, jak jesteś posłuszny nauce. Tak się weryfikuj. Amen? Chcę, żeby to naprawdę mocno wybrzmiało. Bóg to nauka. Więc jak Go kochasz, to przestrzegaj nauki. Nie pieprz mi głuchych i suchych kawałków. Amen. Tyle.